Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach kolejny odcinek z Higurashi wa Tanegashi. Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Jesteśmy aktualnie w siedlisku zła, w noży zniszczenia, w gnieździe smoczycy, czyli w domu Sonozakich. Przyszliśmy tutaj skonfrontować się z Mion, na razie z hihi, haha, ale zaraz będzie gorzej, po prostu gorzej, tak myślę. Zobaczymy. Zapraszam na odcinek. Mion roześmiała się bardziej hałaśliwie niż kiedykolwiek, a potem powiedziała nam, że przyniesie herbatę. Ale wiesz, zimą wciąż można robić wiele fajnych rzeczy. Założy się, że wtedy nasz klub będzie super. Ciągłe działania naszego klubu przez zimę brzmią okropnie. A zapomnieliście o takich dwóch małych istotach? Rika? Satoko? Ten klub jest złożony też z nich, prawda? Wpływają na mrozie lub maszerowanie po śniegu. Kiedy to miejsce zamieniło się w górę Hakoda. Racja, w sezonie zimowym jest zdecydowanie wiele trudnych kart do wykonania. Pewnego razu urządziła nam karnawał w Rio na boisku szkolnym, gdy padał śnieg. Widzę terror naszego klubu nie dba o sezon. O zwycięzcę zadecyduje to, kto najlepiej dostosuje się do zimowych warunków. Prowadzimy bitwę na śnieżki, konkursy zjadania kruszonego lodu i poszukiwania skarbów w śniegu. Chwila, dlaczego wszystko odbywa się na zewnątrz? Kiedy pada śnieg, czy nie możemy wtedy grać w gry stołowe w miłym i ciepłym pomieszczeniu? Ej, Keiichi, jeśli mówisz takie rzeczy, to dużo stracisz tej zimy. Keiichi, będzie dużo kar, a ja nie mam zamiaru przegrać. Tego nie hało mi tutaj. Zakończyłem temat, uderzając zewnętrzną część dłoni w jej głowę. Na pewno dobrze się bawicie. Te ściany nie są zbyt grube, więc uważajcie, by nie przylecieć przez nie. Przesuwane drzwi otworzyły się, a Mion wróciła z bańkiem i kompletnym zestawem do herbaty. Chcecie wafle ryżowe z sezamem? Przepraszam, nie mamy zbyt wiele pasty fasolowej czy innych dobrych rzeczy. W porządku. I tak nie przyszliśmy tutaj, żeby pić herbatę. Oho. Z tymi słowami uśmiech zniknął z twarzy Reny. Ach, zrobiłem to. To jedno beztroskie stwierdzenie. Przypomniało nam o tym, że o czym chcieliśmy zapomnieć. Chciałem trochę dłużej cieszyć się tym spokojnym czasem, ale zakończyliśmy to tymi szczerze beztroskimi słowami. Kiedy zauważyła, że Rena przestała się uśmiechać, jej wyraz twarzy też się zmienił. To było tak, jakby radosne powietrze, które jeszcze przed chwilą przypominało ciepły wiosenny dzień, przecisnęło się przez szczeliny w papierowych drzwiach i całkowicie zniknęło. Nie było sensu teraz tego żałować. Nie przyszliśmy tu dziś, żeby rozmawiać i dobrze się bawić. Mion bez słowa nalała herbaty. W tym czasie ja i Rena siedzieliśmy w milczeniu. Proszę, pijcie. Nie mogliśmy nawet wymamrotać słów uznania na te naturalne słowa uprzejmości. Nie ma w niej trucizny ani nic. Czy tak bardzo mi nie ufacie? To przygnębiające. No to weź łyka. Mion uśmiechnęła się troszkę i wzruszyła ramionami. Wszyscy milczeliśmy. Milczeliśmy, mając nadzieję, że ktoś inny odezwie się pierwszy. To była jednak jedyna rzecz, której nie chcieliśmy robić, i tak siedzieliśmy. W końcu Mion uśmiechnęła się pogardliwie i otworzyła usta, żeby coś powiedzieć. Hej, Rena, jesteście gośćmi. Nie przyszliście tu po coś? Jeśli nie powiecie, to ten starzec nie będzie wiedział, co robić. Rena i ja wymieniliśmy spojrzenia, wtedy oboje zrozumieliśmy. Rena otworzyła usta, żeby przemówić jako pierwsza, ale ja ją powstrzymałem. Keiichi, w porządku. Ja chciałem tu przyjść. Pozwól, że zacznę. Dobrze. Rozumiem. Co Kei chciałby mi powiedzieć? Proszę o rękę twojej córki? Nie mogę tego zrobić. Moja mała Rena i Kei nie są sobie przeznaczeni. Idź umyć twarz z upomiso i spróbuj ponownie później. O czym ty gadasz, psychopatko? Pomyślałem, że jej złośliwe uwagi były jej własnym sposobem, by rozładować napięcie. Mion powiedziała te niemiłe rzeczy całkowicie normalnym głosem i to trochę mnie rozluźniło. Mion, na samym początku chciałbym cię przeprosić. Mnie? Za co? Mion udawała, że nie wie, o czym mówię, ale najwyraźniej zrozumiała, o co mi chodzi. Cóż, w nocy Watanegashi, rytualny marazm ze świątynią, wszedłem tam. Widziałem, jak wyraz twarzy Mion natychmiast stał się surowy. Wiedziałem, że to miejsce, w które nie powinienem wchodzić, ale to miał być tylko odrobina eksploracji. Nie chcieliśmy zrobić niczego złego. Mimo to nadal nie powinienem był tego robić. Jest mi naprawdę przykro. Przepraszam. Aby pokazać swoją najgłębszą szczerość, przycisnąłem czoło do stołu. To był mój sposób padnięcia kolana. Pomyślałem, że nie będzie to wystarczająco szczere, gdybym od razu podniósł głowę. Zostałem tak przez chwilę. No nie, no chłop przyszedł przeprosić, nie dość, że nawet nie chciał mu się schylić tak nisko. To jeszcze został tylko przez chwilę w takiej pozycji. Amator.
Mion nic nie powiedziała. Z opuszczoną głową nie mogłem powiedzieć, jaki wyraz twarzy teraz miała. Tylko dźwięki cytat wypełniały pokój. W połączeniu z nimi słyszałem tykanie zegara. To było wszystko. Kiedy z powodu opuszczenia przez tak długi czas głowy zacząłem walczyć z oddechem, Mion powiedziała mi, żebym przestał. Masz mnie. Nie spodziewałam się, że powiesz mi to prosto w twarz. Poddaję się. Podniosłem głowę i zobaczyłem, że jej twarz jest spokojna i lekko uśmiechnięta. Hej, mimo że była to dla ciebie tylko przypadkowa eksploracja, to zrozumiałeś swój błąd. Jest wielu ludzi, którzy uważają, że to nie jest zabawne. Na przykład Tamion, która ma spluwę, gotową wyciągnąć i odwalić Keiichiro na miejscu. Niech będzie. Jest takie stare powiedzenie, kiedy jesteś w Rzymie, rób to, co robią Rzymianie. Od tego czasu minęło wiele dni. Może być za późno, ale przepraszam. To, co zrobiłem, było złe. Proszę, wybacz mi. Czułem, jak wzbierały we mnie żałosne łzy. Gdybym zrobił to wcześniej, może nic strasznego by się nie wydarzyło. W porządku. Jeśli wiesz, że to, co zrobiłeś, było złe, to wystarczy, prawda? Mion mówiła, jakby to był problem kogoś innego, a ja nie byłem z tego powodu zadowolony. Mi, ja ci poważnie przepraszam. Myślę, że powinnaś zareagować odpowiednio. Powinnaś... Przecież jestem poważna. Rena, czy nie wyglądam na taką? Nie. I Rena zwróciła jej uwagę, atmosfera w pokoju szybko zaczęła się zaostrzać. Miała rację, mimo że przyjechałem tutaj, by przeprosić z głębi serca, wydawało się, że nie traktowała tego poważnie. Nie było wątpliwości, że Rena poczuła się tym urażona. Keiichi, możesz już unieść głowę. Powiedzmy jej wszystko. Wygląda to, że Mi oczekuje tego od nas. Wiedziałam, że tak to się potoczy. Kiedy przyszedłem tutaj przygotowany na to, zbrałem siłę woli i zagryzłem wargę. Mion, czy przedwczoraj zaprosiłaś do siebie Rikę i Setoko? Nie pamiętam, żebym to robiła. Jeśli masz jakiś powód, żeby tak myśleć, czy możesz mi go wyjawić? Był wieczór, przed klasą. Rika powinna była tu przyjechać. Przyniosła pustą, dużą butelkę sosu sojowego, abyś się z nią podzieliła. Mion starała się nie okazywać żadnej reakcji. Nie przylapiłem teraz, gdy jej powieka delikatnie drgnęła. Dlaczego tak uważasz? Nie trudno to zrozumieć. Mi, ty też to zauważyłaś. Mam na myśli pokój Riki. Mion przyłożyła palec do czoła i zachowywała się, jakby myślała. Było schłodzone tofu, ale nie było sosu sojowego. Poza tym nigdzie nie było dużej butelki sosu sojowej, która powinna być pod zlewem. Co? I dlatego miałaby przyjść tutaj? Mion, daj spokój. Czy sama nie napisałaś tego w ogłoszeniu? O tym, że z chęcią podzielisz się sosem sojowym? Mion podrapała się w głowę. Słyszałem, jak cicho strzyknęła językiem. To było tak, jakby celowo wydała za mało reszty. To wszystko, co mogłem od niej poczuć. Wtedy mi, ty, Rika... Ukryła się. Rena zawahała się przez chwilę. Wiedziałam, że nie chciała użyć słowa wymazanie, starała się znaleźć inne. Prawdę mówiąc, to powinien być koniec. Przynajmniej dla ciebie, Mi. O czym wy mówicie? Mi, nie przewidziałaś tego, że Rika, udając się do twojego domu, poinformuje o tym Setoko. Wtedy Setoko zadzwoniła do ciebie. Więc powiedziałaś jej, że Rika będzie nocować u ciebie, zgadza się? Tak. Prawdopodobnie tak właśnie było. Brzmisz, jakbyś tam była. Mi, miałaś drobny problem, ponieważ ktoś wiedział, że Rika tu przyjechała. Więc zdecydowałaś się zwabić tutaj również Setoko. Zwabić? Niby jak, jestem ciekawa. Mion szturchnęła Renę, jakby chciała usłyszeć o dobrej części interesującej historii. Czy to jest takie trochę wkurzające? Już jest pod murem, chociaż tak naprawdę podejrzewam, że to my jesteśmy pod murem. Mora by dać sobie już święty spokój z tą gierką, którą ona gra. Ani to zabawne, ani to ciekawe. Po prostu przyznaj się, nie wiem, zabij nas siecierą albo coś, ale już przestań grać w tę głupią gierkę. Ja jednak wiedziałem, cały czas obserwowałem, jak Mion się zmienia. Niespokojnie nie przebierała palcami, najwyraźniej robiła się niespokojna. Oczywiście to naprawdę drobiazg, tylko ja, ten, który obserwował ją przez cały ten czas, wiedziałem. Mion panikowała. To, co mówiła Rena, musiało być strzałem w dziesiątkę. Prawdopodobnie było tak. Setoko, chyba przygotowałam dzisiaj za dużo jedzenia na kolację. Może przyjdziesz i zjesz z nami? Rika jest tutaj i już je. Coś w tym stylu. Drapnięcie. Pazorcie Mion wbiły się w jej kolano. Nie ma żadnych nagrań rozmów telefonicznych, więc skąd wiesz tak dużo? Wiem to, ponieważ kolacja, którą Setoko przygotowała dla nich, była zwinięta w folię włożona do lodówki. Rena jest zajebiście dobra, jeżeli chodzi o dedukcję, ale najfajniejsze w tej całej scenie jest tak naprawdę to, że te dwie postacie
które zazwyczaj nas punktowały i mówiły wszystko, gdzie jaką zupkę chińską kupiliśmy, gdzie robiliśmy co, jakie do wieczora, z kim gadaliśmy, w jakim miejscu i tak dalej, nagle zaczęły punktować siebie, a właściwie jedna zaczęła punktować drugą. Bycie częścią nieodbierającą tego jest cudownym uczuciem. Twarz mi ją zastygła w całkowitym zdumieniu na kilka chwil. Wygląda, jakby nie mogła uwierzyć, że ta osoba przed nią to Rena. Mają tylko tyle informacji. Jarwka, spadłaś, co powiedziałyśmy przez telefon. To długie wyjaśnienie, więc przejdę do sedna. Zawartość tej lodówki stanowiła żywy opis tego, co powiedziałaś przez telefon, kiedy ją tutaj zwabiłaś. Miona otworzyła szeroko usta. Tylko w ten sposób mogłem opisać jej wielkie zdziwienie. To jest... Nie miałam pojęcia, że przez cały czas mam tak niesamowitą panią detektyw obok mnie. Nie mogę uwierzyć, że dowiedziałaś się wszystkiego łącznie z rozmową telefoniczną. Tylko z tego, co było w lodówce. Masz mnie! Mion wybuchnęła śmiechem niczym pęknięta tama. Jednak jej śmiech zdecydowanie nie sprawił, że chcieliśmy się śmiać. Mion zmęczyła się głupkowatym śmiechem, westchnęła ciężko i podrapała się po głowie. Wydawało się, jakby Mion przegrała grę detektywistyczną w klubie, a jej kara została ustalona. Och, jak fajnie by było, gdyby to była prawda. Niesamowita pani detektyw. Mi, ty zgadłeś, co powiedział nam pan Oishi. On też mnie tak nazwał. Tylko usłyszała o Oishim, oczy Mion zaczęły wyraźniej wyrażać panikę. Także każdy mógł teraz to stwierdzić. To widocznie jednak ja się pomyliłem. Widocznie nie było w ogóle momentu, kiedy to Mion jakby trzymała z Oishim. Albo mi się już całkowicie pomieszało, ale wydaje mi się, że on z Sion też nie trzymał. Przybyliśmy wtedy z Sion w bibliotece, bo to byliśmy z Sion chyba wtedy, a przynajmniej przedstawiła się jako Sion, to ona też jakoś do niej była nerwowo nastawiona, a jestem prawie pewien, że on z jedną z bliźniaczek trzymał bliżej. Znaczy może nie bliżej, ale jedna z bliźniaczek mówiła o nim, że tak jakby to był jej sługa, no jednym słowem, no. Mion. Policja podejrzewa cię od dawna. Furcjariusze pana Oishiego obserwowali dom, aby w każdej chwili mogli się do niego dostać. Mion próbowała udawać spokój, ale wyglądało na to, że miała z tym trudności. Po części nie mogła uwierzyć, że policja ją otoczyła, więc uważnie przyjrzała się wyrazowi twarzy Reny. Jednak nie mogła wykryć śladu fałszu. W końcu Mion zdawała się zaakceptować fakt, że policja otoczyła dom. Czy wójt? Mi, ty też? Czy to mi tak Takano, to też ty? Mion nie odpowiedziała na nasze szybkie pytania. Widziałem wyraźnie niecierpliwość w jej oczach, jednak one wciąż udawały spokój. W końcu Mion, która siedziała tam leniwie, poprawiała poduszkę i się wyprostowała. W tym momencie atmosfera w pokoju całkowicie się zmieniła. Wyraz jej twarzy również się zmienił. Niecierpliwość i zdumienie zniknęły z jej twarzy, stała się tak poważna. Można było pomyśleć, że zamierza przeprowadzić ceremonię parzenia herbaty. Czułem to. To stało się teraz, w tej chwili. Mion przestała być Mion. Teraz wyglądała jak obecna spadkobierczyni rodu Sonozaki. Ta uroczysta atmosfera wokół niej była wyraźnie nienormalna. Była zupełnie inna niż Mion, którą znałem. Teraz mogłem w to uwierzyć. Była młodą przywódczynią, która dowodziła całym klanem Sonozaki. Mion delikatnie położyła obie dłonie na macie tatami. Ukłoniła się pięknym gestem przypominającym ceremonię parzenia herbaty i przemówiła. Spotykamy się po raz pierwszy. Jestem obecną spadkobierczynią rodu Sonozaki. Nazywam się Mion. Ruchy Mion były takie eleganckie, nie mogliśmy na to odpowiedzieć. Wszystko, co Rena i ja mogliśmy zrobić, to obserwować. Byliśmy zdumieni jej działaniami, których nigdy nie mogliśmy sobie wyobrazić, że jest do nich zdolna. Chciałbym dziś powitać was w głównym domu Sonozaki. Pozdrawiam was wszystkich w imieniu naszej przywódczyni Oriu. Wygląda na to, że macie wiele rzeczy, o których chcielibyście zapytać. Jeśli mogę o czymś pomóc, to chciałbym odpowiedzieć, niczego nie ukrywając. Co? Co powiedziała? Co Mion właśnie powiedziała? Odpowie na wszystko, o co poprosimy? W jej oczach błysnęło postanowienie. To naprawdę w porządku, jeśli zapytałem o cokolwiek? Powiem wam wszystko, co wiem. W końcu to dlatego tu przyszliście. Rena i ja wymieniliśmy spojrzenia. Było mnóstwo rzeczy, o które chcieliśmy ją zapytać. Jednak wahaliśmy się przez chwilę. O co powinniśmy najpierw zapytać? Pierwsze pytanie zadane przez Renę było niezwykle abstrakcyjne. Pytanie, na które wszyscy chcieli teraz znać odpowiedź. Dlaczego? To zrobiłaś? Też chciałem o to zapytać. Dlaczego miałabyś to zrobić? To nie dotyczyło tylko Riki i Satoko. Również wójta, Takano i Tomitake. Nie, nawet więcej osób. Chodziło o wszystkie incydenty, które miały miejsce każdego roku. Przez chwilę Mion nie mogła odpowiedzieć. Właśnie wtedy zdaliśmy sobie sprawę, że pytanie jest zbyt niejasne i próbowaliśmy ująć je w bardziej konkretny sposób. W końcu otworzyła usta, żeby coś powiedzieć. Odpowiedź na to pytanie zajmie trochę czasu.
Jeśli jednak macie chwilę, chciałabym, żebyście mi wysłuchali. Mówiła wyraźnie. Mówiła jasno, jak babcia opowiadająca historię sprzed bardzo dawna. Czy wiecie, że ich wioska Hinamizawa była kiedyś nazwana Oninafuchi? Wiemy. Rena skinęła lekko głową, po czym rzuciła mi spojrzenie, pytając, czy też o tym wiem. Odpowiedziałam jej istnieniem. Hinamizawa była kiedyś nazwana Oninafuchi. Tak, słyszałam o tym od Takano w magazynie rytualnym. Mocno wierzyli, że krew demonów płynie w ich żyłach i odcięli wszelki kontakt ze światem zewnętrznym. Byli czczeni przez mieszkańców wiosek u podnóża gór i traktowani jak transcendenci, zdolni do magii. Zgadza się. Nasi przekroje wiosce Oninafuchi byli dumnymi transcendentami, potomkami demonów. Mieszkańcy wiosek u podnóża gór czcili i szanowali ich. Niemniej jednak wszystko to podupadło wraz z końcem ery Tokugawa. Mam nadzieję w ogóle, że nie, ona idzie na czas, ale nie wiem w sumie, kto mógłby tutaj przybiec jej na pomoc. Przybyły czarne statki, era samurajów i izolacji narodowej dobiegła końca. Tradycja oddawania czci wiosce Oninafuchi szybko zanikła. Te rzeczy, które pozostały w przeszłości, należało znienawidzić. To była epoka, w której rozpoczęła się era Meiji, a nazwa wioski Oninafuchi z jej długą historią została siłą zmieniona na Hinamizawa. Słyszałam, że rząd Meiji bardzo chciał znieść stare zwyczaje. Zniesienie feudałów i ustanowienie prefektur. Zaczęła się era, kiedy Japonia wybierała po schodach, których nie mogła osiągnąć, aby zbliżyć się do reszty świata. Wszystkie rzeczy w tym stylu zachodnim miały być wychwalane, a stare tradycje lekceważone. To była taka epoka. W sumie lipa trochę. Nasi przodkowie z Oninafuchi byli dumnymi transcendentami, potomkami demonów. Wioska zniknęła w mieniu oka. Wkrótce Japonia sprowokowana przez wielkie mocarstwa europejskie kolonizujące kraje azjatyckie, jeden po drugim, rozpoczęła politykę mającą na celu zwiększenie swojego bogactwa i potęgi militarnej, aby mogła stać się samodzielnym mocarstwem. Rozpoczął się pobór do wojska i wygrane bitwy. Po wojnie chińsko-japońskiej i rosyjsko-japońskiej, aż do wybuchu wojny na Pacyfiku. Wtedy zaczęto wszystko lekkomyślnie modernizować. W tym czasie wioska Oninafuchi straciła już swoją hermetyczność. Mieszkańcy wioski, kiedyś czczeni jako transcendenci, teraz byli poddawani nieludzkiemu traktowaniu. Nienaruszalna wioska Oninafuchi została podstawnie nazwana odizolowaną wioską dla osób dotkniętych nieuleczalnymi chorobami. To były trudne czasy. Tak zaczęły się ciężkie dni, w których można było cierpieć z powodu nieuzasadnionej dyskryminacji tylko dlatego, że ktoś jest z Oninafuchi. Dzieci w wiosce u podnóża góry uczono, aby nie zbliżały się do Hinamizawy, ponieważ szerzyły się tam brudne zarazki. Dzieci, które miały kontakt z dziećmi z Hinamizawy, płakały i zawodziły, gdy ich rodzice oczyszczali miejsce narażone na kontakt, pocierając solo. Jeden z dorosłych powiedział dzieciom, że jeśli zgubią się w Hinamizawie, zostaną porwane przez demony, pocięte na kawałki i pożarte. No dobra, to wszystko oczywiście brzmi strasznie i szkoda tych ludzi, ale z drugiej strony to jest czysta historia, kiedy kat zamienia się w ofiarę. Oni siali terror, wykorzystywali swoją jakąś tam obrośniętą legendę, która wokół nich była i dostali za to odpowiednią nauczkę, byli potem tępieni. To jest po prostu naturalna kolej rzeczy i naturalny bieg wydarzeń, jak na moje. Nigdy przenigdy nie zbliżajcie się do przerażającej wioski demonów pożerających ludzi. Tego ich nauczył. Inny powiedział, że dawno tam podczas głodu mieszkańcy Hinamizawy zabrali wszystkie zwłoki, które zostały wyrzucone do suchych koryt rzecznych, a następnie ugotowali i zjedli je. Bezpodstawne historie, ale opowiadane z powagą. Bezzasadne i bezpodstawne oszczerstwa, dzięki którym ekscytująca historia wioski Oninafuchi jest jeszcze bardziej wiarygodna. Być może łańcuch nieuzasadnionej dyskryminacji był przejawem niepokoju ludzi przed niepewnymi czasami. Oczywiście historie nie dotyczyły tylko dzieci. Jeśli ktokolwiek dowiedział się o tym, że pochodzisz z Oninafuchi, to nie miałeś szans na otrzymanie w tym miejscu pracy. Ludzie rozpatrywali nawet pochodzenie w kwestii zaręczeń i małżeństw. Co do tego drugiego, jeśli jeden z partnerów skłamał na ten temat, a prawda wyszła na jaw, musieli się rozwieść. Skończyło się to nawet procesami w sądzie. Bronili się tym, że to skąd się pochodzi nie jest wystarczająco ważnym powodem do rozwodu. Jednak przegrali sprawę. Kłamstwo na temat miejsca urodzenia najwyraźniej stanowi poważny art fałszywego przedstawienia małżeństwa. To straszne. Słyszałam o takiej dyskryminacji w stosunku do osób z małych wiosek na lekcjach wychowania obywatelskiego. Tylko dlatego, że pochodzisz z małej wioski, a inni wiedzą o tym, jesteś narażony na każdą społeczną niekorzystną sytuację. Nowoczesna forma zastraszania. Chociaż zapamiętałem to tylko dlatego, że miało to być na teście. Przypomniałem sobie, że byłem co do tego podejrzliwy i nie mogłem uwierzyć, by taka dyskryminacja miała miejsce we współczesnej Japonii. A jednak... Cóż, chyba nie mogę powiedzieć, że sami się o to nie prosili. Nasi przodkowie byli dumni z płynącej w nich krwi demonów. Noc przeżywali swoje życie, chlubiąc się nią i gardząc tymi u podnóża góry. Swoją tajemniczością wzbudzali strach wśród mieszkańców wioski i żądali darów. Mocno mi on uśmiechnęła się po raz pierwszy, aczkolwiek z autoironią.
Podczas wojny na Pacyfiku, pomimo hasu, że cały kraj zachowuje się jak jedność, ci z Hinamizawy nadal byli dyskryminowani. Nie ma dokładnych danych na ten temat. Wysyłali swoich mężów i synów na wojnę, a kobiety na froncie rodzinnym również cierpiały. Moja babcia dobrze to pamięta. Pamięta, że to był trudny czas. Jednak nawet ta gorzka, długa wojna ostatecznie zakończyła się w 1945 roku. Mężczyźni wrócili do Hinamizawy. Oczywiście było też wielu, którym się to nie udało. Niemniej jednak dla kobiet w Hinamizawie, które były na granicy swoich możliwości, ledwo mogły utrzymywać wioskę bez mężczyzn, ich powrót był bardzo radosny. Główna kwatera MacArthura podjęła się pracy nad radykalną poprawą nastawienia i dążyła do zniesienia nieuczciwej dyskryminacji. Był to początek ery ponurej dyskryminacji. Hinamizawa była bliska przekształcenia się w miasto duchów. Mieszkańcy wioski zaczęli mówić, że powinni ją ponownie odbudować. Wybrali się o pracę, starając się, aby wieś była jeszcze bardziej obfita. W tym czasie pojawił się ktoś, kto dorobił się fortuny na wielu transakcjach na czarnym rynku. To był dziadek Mion, Sohei Sonozaki, mąż obecnej przywódczyni rodziny. Sohei powiedział, że zarządzał magazynami żywności w Harbin, po wysłaniu go na kontynent chiński. Kiedy nadszedł czas wycofania się, spiskował ze swoimi przełożonymi i towarzyszami, ukradł znaczną część konserw armii. Ukrył je gdzieś na morzu wewnętrznym Seto i sprzedał je po wysokiej cenie na czarnym rynku, zarabiając w tym sposób fortunę. Sprytnie. Sohei nie wydał tej fortuny dla własnej przyjemności. Całość powierzył swojej żonie, głowie rodziny Sonozaki. Ożywimy tę zrujnowaną wioskę. Wszyscy, którzy tu mieszkają, są naszą rodziną, a ta fortuna jest naszą wspólną własnością. Ogłosił moją babcię obecną głową rodziny. Ta ogromna fortuna była głównym powodem rewitalizacji Hinamizawy po wojnie. Rozumiem. W ten sposób Hinamizawa wróciła do życia i tak rodzina Sonozaki ustanowiła swój obecny dobrobyt. Oczywiście było wielu ludzi, którzy nie widzieli pieniędzy pochodzących z czarnego rynku, ale mieszkańcy już się tym nie przejmowali. Wydawało im się jedno przedsięwzięcie biznesowe po drugim. Ci, którym się udało, dobrowolnie wspierali tych, którzy za nimi podążali. Olbrzymia rodzina Hinamizawy, połączona silnymi więzami, stale poszerzała swoje wpływy. Rodzina Sonozaki, centrum wszystkiego, była wychwalana przez długi czas za to, że miała tak ogromny wpływ w odbudowie wioski. Osobą w centrum tego wszystkiego była twoja babcia. To jest wspaniałe. Co za wspaniały sukces. Mian wyglądała, jakby była szczerze szczęśliwa, że Rena ją pochwaliła. Jednak około 1955 roku wiatr znowu zaczął wiać w innym kierunku. Wszystko z powodu incydentu z konserwami. Konserwy mięsne. To brzmiało tak okropnie, że samo słuchanie o tym przyprawiało mi o mdłości. Ktoś podający się za mojego dziadka wyznał, że w konserwach znajduje się ludzkie mięso. Hinamizawa to wioska, w której żyły pożerające ludzi demony. Właśnie mieli zetrzeć to przeklęte piętno. Światło, które w końcu zaczęli widzieć w swoim spokojnym życiu, stało się mgliste i zniknęło. Szokująca prawda ujawniona przez jego byłego przyłożonego. Stracione zapasy od starej japońskiej armii, które były kamieniem węgielnym odrodzenia Hinamizawy, były ludzkim mięsem w puszce. Dlaczego ktoś zrobił coś takiego? Czy Sohei nie był tylko kierownikiem hurtowni żywności? Ile przyłożony zdradził, że Sohei Sonozaki nie miał kwalifikacji, aby zarządzać jedzeniem? W rzeczywistości zadaniem Soheia w czasie wojny była eksterminacja zarażających myszy i transportowanie zwłok osób z chorobami zakaźnymi. Było to niesprawiedliwe traktowanie, a wszystko to z powodu jego pochodzenia. W rezultacie jednak wrócił bezpiecznie bez wysyłania na linię frontu. Być może to była jedyna szczęśliwa rzecz, jaka mu się przytrafiła. Ostatecznie Sohei został zatrudniony jako asystent w wojskowej placówce medycznej. Tam jednak znalazł coś jeszcze gorszego niż niskie, pogardliwe, przygnębiające zwyczaje wioski Oingafuchi. Badania, które wprowadzili. Czy to mógł być, cóż wiesz, korpus bakteriologiczny w starej japońskiej armii czy coś podobnego? Heci, słyszałeś o tym? Co to mógł być? Byłem prawie pewien, że to jednostka 731. To była koszmarna jednostka, która poświęciła się badaniu przerażającej broni biologicznej, która miała przełamać impas w czasie wojny. Używali wielu niewinnych ludzi jako pożywienia do strasznych eksperymentów. Metodycznie obserwowali, ile dni zajmie nowy szczep, aby zabić ofiarę. Ile dni potrwa po wstrzyknięciu. Ile po połknięciu. Aby się to dowiedzieć, przeprowadzili serce wielu ludzi. Czasem nie zwracali sobie głowy czekaniem, aż umrą, i przeprowadzali serce, gdy jeszcze żyli. Za życia przypinali ich do wiewiórek i za życia miażdżyli w komorach dekompresyjnych. Kiedy żywy człowiek poddaje się dekompresji, wszystkie dziury w jego ciele są wypchane na zewnątrz, a jelita wychodzą z odbytu jak wąż. Kakaowy wąż. Mam przeczucie, że widziałem kiedyś coś takiego w jakimś dokumencie. To obrzydliwe. To dlatego nadal nie widzą Hinamizawy? Ty to powiedziałeś. Mian zgodziła się ze mną, uśmiechając się słabo i smutno. Nie przeszkadzało to zbytnio w komunikacji, ale z jakiegoś powodu się cieszyłem. Jednostka Soheia prowadziła lepsze badania niż to.
badali metody, które miały ułatwić dostarczenie żywności na pole bitwy. Wojskowe plany na początku wojny kompletnie się rozpadły, a na całym froncie występował chroniczny niedobór żywności. To doprowadziło do niedożywienia, a wraz ze spadkiem ich naturalnej odporności żołnierze zapadali na jedną chorobę po drugiej. Motywacja i morale również spadły, nie byli w stanie utrzymać swoich sił. Najwyraźniej wtedy zaczęły się badania. Początkowo mieli znaleźć metody łatwego dostarczenia żywności na pola bitew. Były bardzo szerokie i obejmowały różne metody od brutalnych, uwzględniających kradzież cywilom, po przetrwanie, które obejmowało gotowanie nieznanych owadów i roślin. Kiedy dopracowywali szczegóły, zbaczali z kursu i wymykali się spod kontroli, aż w końcu wyważyli drzwi zwane tabu. Jak myślisz, jakie jest najłatwiejsze źródło białka po polu bitwy? Rene i ja znaliśmy odpowiedź, ale nie chcieliśmy tego mówić. Milczeliśmy. Zgadza się. Szukali sposobów wykorzystania ludzi jako pożywienia. Walka trwała, czasami zjadali z ciała wrogów, a niekiedy sojuszników była to dla nich ostatnia przeszkoda na kraju. Podchodzili do tej doktryny śmiertelnie poważnie. To naprawdę były problemy problematyczne. Mój dziadek był pogardzany jako ktoś, kto jadł ludzkie mięso, a jednak poradził sobie z tym. Najwyraźniej on myślał o tym inaczej. Nawet jeśli był wulgarnym, pożerającym ludzi demonem, to oni byli gorsi od niego. Więc bez względu na to, jak bardzo był pogardzany, musiał to znieść. W końcu mieli kilka prototypów testowych, kiedy żołnierze dowiedzieli się, że to ludzkie mięso, naukowcy nie mogli zmusić nikogo do jedzenia. Powiem tak, no nigdy nie powiem, że kanibalizm jest normalny, prawda? No, nie jestem dziwny, ale no tutaj rozumiem, co za tym stało. Historia, legenda, jaka wokół tego obrosła, jest nieporównywalna do tego, czym to naprawdę było. I to nie było tak, że to, mówię, to bynajmniej nie jest coś lekkiego. To nie jest tak, że to... A, dobra, spoko, to wojna, to wszystko tłumaczy. No nie, to wręcz takie stawia wiele znaków zapytania, ale no to jest przetrwanie. Tutaj się odpalają chyba już takie instynkty, że wszystkie hamulce się wyłączają po prostu. Najwyraźniej wtedy zostały wysłane na linię frontu. Puszki oznaczone jako substytuty mięsa, dodatkowo by nie zjeść ich przez przypadek na dnie wybili kółko. Wybrudzeni żołnierze na froncie wyraźnie uwielbiali wszystkie prototypy, które otrzymali. Z czymś mi się kojarzy to kółko wybite. Najbardziej pokochali się ci, którzy gotowali je w sosie sojowym, tak jakby to było sukiyaki. Wystarczy mi, robi mi się niedobrze. Rena naprawdę miała bladą twarz i wyglądała, jakby miała trudności z dalszym siedzeniem. Mian wyglądała, jakby miała więcej do powiedzenia, ale westchnęła lekko i się powstrzymała. W takim razie ten konserwer, który przywiózł twój dziadek, nie wiem, czy to prawda. Sochę aż do dnia swojej śmierci zaprzeczył, że to ludzkie mięso. Jednak ci, którzy nienawidzili nagłego odrodzenia Hinamizawy, nazywali rodzicusem za zbicie fortuny na sprzedaży ludzkiego mięsa. Wtedy mieszkańcy znów zaczęli być pogardzani. Wrócili do czasów, w których dzieci były wyśmiewane i rzucano w nie kamieniami. Znowu zapada przytłaczająca cisza. Nie wiedzieli, do kogo zwrócić się po pomoc. To była smutna historia. Dyskryminowali i byli dyskryminowani przez dyskryminowanych. To było błędne koło. Dlaczego muszą przywiązywać do tego wartości i rangę? Dlaczego nie mogą żyć bez patrzenia na innych ludzi z góry? Dlaczego wszyscy nie mogą cieszyć się wspólnym życiem? Nie wiem. Moja babcia, głowa rodziny, powiedziała kiedyś dzieciom z wioski. Jeśli rzucę kamieniem w jedno z was, wtedy dwoje z was musi je odrzucić. Dzieci zapytała wtedy, a co jeśli rzucą kamieniem w nas dwoje? Oczywiście odpowiedź była prosta. Jeśli rzucą w was dwoma, odrzućcie cztery. Jeśli ścierają was z ośmioma kijami, odpędźcie ich 16. Jeśli odczerniają 30 z was, krzyżcie w 60. W końcu dzieci zapytały. A jeśli zaatakuje nas 1000 osób? Nawet ta odpowiedź była prosta. To 2000. Jeśli zaatakuje was 1000 ludzi, wszyscy w Hinamizawie staną przeciwko im. A! To był manifest zachęcający ludzi do działania. Babcia nie tylko wyrosła na przywódczynię domu Sonozaki, ale na matkę Hinamizawy. To było w połowie 1955 roku. Był to okres, kiedy szalały zamieszki wokół traktatu z USA, czas bitwy i akcji. Mieszkańcy Hinamizawy zjednoczyli się i walczyli, traktując niesprawiedliwą dyskryminację jednej osoby jako przestępstwo przeciwko wszystkim. Nie miało znaczenia, czy były to dziecko, czy dorosły. Gdyby usłyszeli, że jakieś dziecko jest dręczone, wszyscy zebraliby się w domu, sprawcy. Gdyby usłyszeli, że dorosły został potraktowany niesprawiedliwie, mężczyźni i kobiety, młodzi i starzy zebraliby się razem i stanęliby naprzeciwko. Jeśli ktoś czepiał się, ludzie z Hinamizawy miał kłopoty. Prawdopodobnie doszli do wniosku, że jeśli zdołają skłonić innych do myślenia, wygrają. Hej, czy pamiętasz, ile osób przyszło ci pomóc, kiedy miałeś problem z tym przestępcami w mieście? Przypomniałem sobie, jakie wrażenie to na mnie wywarło. Mieszkańcy Hinamizawy odważnie przybyli mi na ratunek, a mieszkańcy Okinomii odwrócili wzrok, żeby się nie angażować. Babcia walczyła, a później rodzice kontynuowali tę walkę. Spokój nareszcie powrócił do Hinamizawy. Oczywiście ten spokój został postawiony na krawędzi brzytwy. Biorąc pod uwagę poprzednie 100 lat historii, ciszę można nazwać jedynie przypadkowym interwałem stojącym na nierównych skalach. Czemu?
Czy naprawdę mogę mieć zdanie na temat tak długiej i trudnej historii, skoro nawet nie mieszkam tu od roku? A jednak i tak to powiedziałam. Dlaczego wszyscy nie mogą po prostu żyć w pokoju? Co się stało z tymi starymi opowieściami o czcigodnym Oyashiro, które słyszałem od Takano? Powiedz i demon poddali sobie ręce i żyli razem w harmonii. Czy Oyashiro nie pozostał na tym świecie, żeby nad tym czuwać? To bajka. To znaczy, że nawet jeśli ci ludzie i demony istnieli, to czcigodny Oyashiro, który pośredniczył między nimi, nie był prawdziwy. Czy to... dlatego klątwa czcigodnego Oyashiro ma miejsce? Z zewnątrz nadszedł chłodny podmuch wiatru, który potrząsał długimi, pięknie lśniącymi włosami Mion. Mion zachowywała się i ożywiający uśmiech, nie odpowiedziała, nawet nie zmieniła wyrazu twarzy, ale to stało się jej milczącą odpowiedzią. Aby wioska Hinamizawa znów mogła być wioską Onirefuchi. Abyśmy znowu mogli być świętym życiem, godnym czci. Takie było najgłębsze życzenie naszych przodków. Piękne życzenie. Szkoda, że związane z tak wielkim bólem i wszystkim innym. Tak jak, moi drodzy, to jest dobry moment, żeby zakończyć, bo podejrzewam, że to jest cisza przed burzą. Poznaliśmy bardzo dużą część historii. W sumie tak podsumowując, to jedno zdanie to by się wyjątkowo dało. Po prostu tutaj na wojnie jedzono mięso człowieka w puszkach, żeby przetrwać. I za tym wszystkim stał dziadek Mion. I dlatego cała legenda o kanibalach. Wydawało się, jakby wszystko miało mieć normalne wytłumaczenie. Ale Mion w końcu coś odwali. No nie wierzę, żeby tak się skończył opis, że będziemy sobie siedzieć przy kawce i przy krakersie, czy tam przy paście fasolowej i po prostu to zakończymy. Nie wierzę w to. Także dziękuję wam pięknie za seans wspólny. Jeżeli wam się podobało, najprostsza sprawa, łapka w górę. Zapraszam również do zostawienia suba. Nie ma co się wstydzić. Zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco i nie przegapić nowych rzeczy. Szczególnie, że niedługo będziemy przechodzić pewnie na trochę inny format. Już nie będzie prawdopodobnie rozpiski wtedy, albo będzie ona bardzo taka niejasna. Będę wam może mniej więcej mówił, co się będzie w danym tygodniu pojawiało, ale będę miał większy luz i tutaj będziecie musieli pilnować właśnie przy pomocy suba między innymi i powiadomień z tego suba. Także koniecznie pod filmikiem macie subskrypcję i możecie nacisnąć jeszcze taki dzwoneczek i klikacie ten dzwoneczek, klikacie tam wyświetlać wszystkie powiadomienia czy coś w tym stylu. Wtedy na 99% nie ominie was nic. Ale i tak jak będę wrzucał, to będę wrzucał zwyczaj o 16:00. Tylko nie będzie już takie jasne, czy będzie codziennie materiał, czy będzie w ten dzień, czy w tamten, czy w ten dzień będzie ten materiał, czy inny. Będę trochę luźniej do tego podchodził i będę dzięki temu bardziej się skupiał. Teraz na przykład udało mi się wyjść z tą serią. Kiedy ja to odrywam, wy macie w tym momencie aktualnie na YouTubie odcinek 20. I to dzisiaj była premiera, właściwie już wczoraj, bo już nagrałem po północy lekko. Więc odcinek 20 jest na YouTubie, a to jest odcinek 20 bodajże 5. Także widzicie, jaki jest przeskok. Zrobiło się ciekawie, aż fajnie się to odrywa. A jakby nie było ciekawie, to z kolei odrywanie oprócz tego Ace Attorney, Persony i Danganronpy po prostu sprawia, że w głowie się robi miszmasz. Ludzie nie są w stanie nadążyć za tymi seriami. Czas wrócić do trochę spokojniejszego, ale fajnego trybu działania. No, myślę, że maksymalnie będzie 7 materiałów tygodniowo, czyli materiał dziennie. A minimalnie myślę, że będą z 3. Albo 4. Nie wiem jeszcze, jak to zrobię. Muszę zobaczyć, jak ten nowy format będzie się w ogóle sprawdzał. Będę musiał testować. Będzie eksperymentalnie. Ale spokojnie, nie będziemy jeść niczego mięsa w puszkach. Ja w sumie mięsa nie jadam w ogóle, więc tym bardziej... A już takiego to już totalnie. Nigdy nie próbowałem. Mam nadzieję. Różne kebaby się jadło. Dobra, wystarczy. Dzięki za uwagę, trzymajcie się ciepło, no i hej, pa.